w poniedziałek odbył się czarny protest. Uczestniczki czarnego protestu i uczestnicy, bo to nie tylko kobiety, broniły swoich wagin i macic, ale również mężczyźni. Przypominam, że tu pewną literatura zawsze życie wyprzedza i to znacznie. I jak czytelnicy powieści Władysława Reymonta Chłopi pewnie pamiętają, jak to Boryna za nie mógł właśnie z powodu obsunięcia macicy, więc to nie jest to jakiś precedens, że wielu mężczyzn w Polsce ma macice i waginy, ale i mężczyzn, bo to już Boryna miał, prawda, czyli ta pewna ciągłość już istnieje. Ale no, protest był przede wszystkim kobiecy, bo jak to skomentował pan Jan Hartmann, biegający z popłochu za profesora, filozofa, Kaczyński włożył rękę kobietom w majtki i tam namacał waginę właśnie. No i to takie wrażenie zrobiło na postępowych kobietach, że komu innemu to by może darowały, na przykład panu profesorowi Hartmanowi, a za ręką Donalda Tuska to może by nawet zatęskniły. No, ale faszysty Kaczyńskiego to nie. No i oczywiście takie wrażenie to na nich zrobiło, że aż wyszły na ulicę, włożywszy czarne majtki, czarne tampony, no i tam inne części, całe fond do toalet czarne. Gazeta Wyborcza to propagowała, nie wiem dlaczego. Akurat Żydzi tak się angażują w czarny kolor. Podejrzewam, że filantrop, ten, który tam wspomógł finansowo spółkę Agora, zainwestował w produkcję sadzy. No i stąd taka predylekcja do czarnego koloru. Proszę Państwa, ale nie o tym chciałbym mówić przede wszystkim, tylko o tym, że dwa aspekty tego protestu chciałem zwrócić uwagę, mianowicie, że wojskowe służby informacyjne, które przez ostatnie lata gorączkowo poszukiwały jakiegoś mięcha armatniego, które mogłyby rzucić na znienawidzone bastiony reakcji, wreszcie takie mięcho armatnie chyba znalazły w postaci kobiet. Ja już o tym wspominałem, że tu środowiska postępowe, a zwłaszcza wojskowa razwiedka poszukuje takiego proletariatu zastępczego, który mogłaby wydymać, wykorzystawszy uprzednio od przodu i od tyłu. No i zdaje się, że argusowe oko padło na kobiety, bo kobiety, jak to Cezare Lombroso zauważył jeszcze na przełomie XIX-XX wieku, kobiety, przynajmniej w wielu przypadkach, intelektualnie są na poziomie dziecięcym, rozwojowym, w związku z tym łatwo je wydymać. No i to właśnie tę okoliczność wykorzystuje wywiad wojskowy, żeby kobiety dymać. Nakręca je najwyraźniej, bo proszę Państwa, gdybyśmy o tym nie wiedzieli, gdybyśmy nie założyli, że wywiad wojskowy te uczestniczki czarnego protestu nakręca, to byśmy musieli powziąć podejrzenie, że jakiejś gwałtownej erupcji epidemii wścieklizny, bo każda z tych protestujących pań indagowana deklarowała, że jest wściekła przed kamerą, deklarowała, że jest wściekła. No widać wyraźnie, że gdyby nie to, że zostały nakręcone, żeby tak mówić, to trzeba by przyjąć, że jakaś epidemia wścieklizny tu wybuchła. Oczywiście za sprawą pana posła Stefana Niesiołowskiego, o którym już dawno mówiłem, że powinien go przebadać jakiś dobry weterynarz, no bo wścieklizna jest chorobą zwierzęcą. No i właśnie pan poseł Stefan Niesiołowski, najwyraźniej obawiając się sądu zagniewanego ludu, zreiterował z Platformy Obywatelskiej, tworząc jakąś europejską partię takich modernistów, razem z Miśkiem, tym Kamińskim, który do niedawna tylko zewnętrznie przypominał prosie,
No i panem Protasiewiczem, co to Niemcy tam go opróbowali w jakimś samolocie. Proszę państwa, niemieccy celnicy. No więc gdyby nie to, że podejrzenie się rodzi, że te wszystkie uczestniczki zostały nakręcone przez wywiad wojskowy, no to byśmy musieli uznać, że grozi naszemu nieszczęśliwemu krajowi nie tylko faszyzm, ale epidemia wścieklizny. Ale ponieważ wiemy, czy domyślamy się, bo tu jesteśmy skazani na domysły, oczywiście domyślamy się, że tutaj te uczestniczki zostały nakręcone, to tylko jedna rzecz wymaga wyjaśnienia, w który otwór agenci, oficerowie prowadzący wkładają kluczyk do nakręcenia, czy od przodu, czy od tyłu nakręcają, a być może z obydwu stron, bo wtedy jak tak przez obydwu stron taka nowoczesna, praktyczna pani zostanie nakręcona, to ho, ho, tu faszyzm no pasaran, tak jak to w literaturze już dawno w nieśmiertelnym poemacie Bania w Paryżu napisał Janusz Smutański: faszyzm nie przejdzie przez to łoże, ja się z faszyzmem nie położę. Prawda? No i tutaj widać wyraźnie, w jakim kierunku postępowe, praktyczne panie działają. Ale na drugi aspekt sprawy chciałbym zwrócić też uwagę. Otóż, proszę państwa, znakomitą koordynację, najwyraźniej koordynacja się poprawia. W poniedziałek odbył się czarny protest, a już w środę Parlament Europejski poświęcił specjalną sesję naruszania integralności wagin i macic przez faszystowską łapę świętokradczą reżimu, prawda, nieubłagany palec reżimu tam. Kto to wiedział, żeby tak bezceremonialnie, bez ceregieli. No i ciekawe, czym to się zakończy, bo to widać, że skoro już Parlament Europejski też swoje zadanie wykonał, dostarcza Komisji Europejskiej materiału propagandowego i takich pseudouzasadnień, pretekstu do uzasadnień, żeby wobec Polski, kiedy już upłynie termin ultimatum pod koniec października, zastosować odpowiednio z góry uzasadnioną procedurę pod nazwą klauzula solidarności, te wszystkie czyny i rozmowy posłużą za uzasadnienie tej decyzji. Proszę państwa, rząd, reżim odwija się, ale mało energicznie, bo widać wyraźnie, że, co zresztą sygnalizowałem w poprzednim monologu, kiedy zwracałem uwagę państwa, że la princesse autoritaire, czyli pani Marta Kaczyńska, ostro skrytykowała restrykcyjny charakter społecznego projektu antyaborcyjnego, no to przy pomocy tej aluzji ludzie myślący od razu powinni się zorientować, że pan prezes Kaczyński też w głębi duszy jest temu przeciwny, a tylko ze względów oportunistycznych dopuścił, to wiecie państwo, jak pan Bóg dopuści, to i z kija wypuści, ze względów oportunistycznych dopuścił ten projekt w ogóle pod obrady Sejmu. W przeciwnym razie pan marszałek Kuchciński dostałby rozkaz, żeby go tam do zamrażarki wsadzić i nie wyjrzałby tam jak Hitler z piekła aż do końca czasów. No ale pan prezes Kaczyński ze względów oportunistycznych projekt dopuścił, mleko się rozlało. Ale widać było przez te delikatne aluzje puszczane przez la princesse autoritaire panią Kaczyńską Martę, że pan prezes jest niezadowolony z takiego obrotu sprawy. Co więcej, dzisiaj właśnie skrzydlate słowa dobiegły również z kręgów episkopatu. Otóż episkopat wypowiedział się przeciwko takim rozwiązaniom prawnym w sprawie aborcji, które zakładałyby karanie kobiet. No, jak nie karać, to znaczy, że to wszystko tak, nikt tak naprawdę nie chce żadnej tutaj zmiany, żadnego odejścia od sławnego kompromisu. No bo jak nie karać, no to wiadomo,
kto się będzie bał bezkarnych tam jakichś pogróżek, prawda? Nikt się tego bał nie będzie. Więc widać wyraźnie, że episkopat stanął na nieubłaganym gruncie, że zbrodnia aborcji ma charakter uprzywilejowany, bo w przypadku zabójstwa dziecka już urodzonego, no to takiego sprawcę bez względu na to, czy byłby mężczyzną, czy kobietą, to niezawisłe sądy poddałyby surowym karom, a w przypadku aborcji przynajmniej podżegacza, czyli kobiety, sam episkopat zaleca nie karać. Czyli krótko mówiąc, aborcja jest jednak przestępstwem uprzywilejowanym do tego stopnia, że nie wiadomo w ogóle, czy jest przestępstwem. No i widzimy, że tak naprawdę to chodzi o to, żeby było ładniej, a nie chodzi o to, żeby tutaj jakieś rozwiązanie prawne przyjąć. Tym bardziej, że Senat, senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy już się odgrażali, że tam pracują intensywnie, tam nocami, dniami nad takim trochę złagodzonym projektem, teraz nagle ustami swojego marszałka, pana Karczewskiego, poinformowali, że wcale nie pracują i że nie będą pracować, poczekają, co zrobią posłowie. No więc widać wyraźnie, że reżim jednak się wystraszył. Nie wiem, co to sprawiło, bo te manifestacje uliczne nie były aż takie groźne. Tam oczywiście będziemy się spierali jeszcze przez 2 tygodnie, czy było 100 tysięcy, czy 100 milionów, ale no to wiadomo, że to takie już są rachmistrze, będą tam zarabiali, jedni będą udowadniali taką wersję, inni taką. Natomiast widać wyraźnie, że być może, że to, co pan Jan Hartman zalecił, żeby postępowe wyzwolone damy powstrzymały się przed rozkładaniem nóg w sypialniach, no to mogło nawet najbardziej zatwardziałego faszystę przestraszyć. No i oczywiście, proszę państwa, widać wyraźnie, że reżim się zachwiał w swojej zatwardziałości. Podobnie łagodnie reżim postępuje w przypadku wojskowych służb informacyjnych, bo tu rozpętana została straszliwa kampania w sprawie pana Misiewicza. No, a Ministerstwo Obrony Narodowej odpowiedziało też taką, ale taką niebrawą kampanią. Okazało się, że w zbrojeniówce, w tych spółkach przemysłu zbrojeniowego, w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, pouwijali sobie gniazdka oficerowie wojskowych służb informacyjnych, nawet jak zostali powyrzucani z MON-u i to takie tam akademie pierwszomajowe w Moskwie pokończyli, w Kujbyszewie czy tam gdzieś, tam ich uczyli, kurczę blade, jak tu ściągać paznokcie wrogom ludu i tak dalej. No i oczywiście jak tu rozkradać majątek państwowy, wiadomo, że to jest najważniejsza umiejętność oficerów wywiadu wojskowego. No i proszę państwa, okazało się, że tam przez te spółki Skarbu Państwa w przemyśle zbrojeniowym przechodziły, ale takie mizerne sumy w porównaniu z obrotami, jakie tam się dokonują. Jakieś miliony, a to dla pana Chybkiego, który tam jakieś marketingi wymyślał, jakieś tam reklamowe kampanie robił. Oczywiście, no przecież trzeba na przykład armatę 150 mm, to trzeba zareklamować obywatelom, bo przecież inaczej obywatel nie kupi sobie takiej armaty ani czołgu. No, trzeba go przekonać i to pan Chybki to jest jedyny taki fachowiec, że każdego przekona, żeby sobie kupił czołg i z armatą jeszcze do holowania na dodatek. Przecież, no i to dlatego pewnie dlatego dzięki tym reklamom pana Chybkiego i innych pierwszorzędnych fachowców przemysł zbrojeniowy odnotował podobno jakieś nadwyżki. Proszę państwa, to jest niewiarygodne, że żerowisko wojskowego wywiadu jakieś jeszcze nadwyżki państwu przekazuje. No to po prostu gdzie to zapisać? Sadzami w kominie chyba, bo jak wiadomo, wszystkie inne spółki, no może nie wszystkie, ale takie spółki, co do których wiadomo, że są żerowiskiem wojskowych służb informacyjnych, to dokładamy do nich i dokładamy. Jak do czarnej dziury, to końca nie widać. Ale proszę państwa, coś za coś, bo to
taka delikatna kampania ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, ze strony znienawidzonego ministra Macierewicza, widać wyraźnie, że minister Macierewicz się mityguje, nie idzie na całość, bo przecież stare kikuty, czyli wojskowe służby informacyjne, zostały przez naszego najważniejszego sojusznika wpisane na listę naszych sukinsynów. No więc pan minister Macierewicz też wie, że tu wedle stawu grobla tak bardzo nie może ich ruchnąć, bo jak on ich ruchnie, to oni jego ruchną, prawda? I co to będzie? Będą się tak ruchać, a nasz nieszczęśliwy kraj może się od tego rozlecieć, proszę Państwa. Ale no, coś za coś, trzeba było się naszemu najważniejszemu sojusznikowi podlizać i Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło, że już definitywnie zakończył sprawę przetargu na śmigłowce francuskie Caracale, no i nie będzie w Łodzi żadnych tam produkcji i tak dalej. Co to będzie? No pewnie kupimy jakieś śmigłowce amerykańskie. No i właśnie na tę okoliczność wiceministrem spraw zagranicznych przy panu ministrze Waszczykowskim, odpowiedzialnym tym wiceministrem spraw zagranicznych, odpowiedzialnym za dyplomację ekonomiczną, cokolwiek by to miało znaczyć, został obywatel amerykański pan Robert Gray. Widzimy, proszę Państwa, że idziemy, podążamy w ślady Ukrainy, naszego strategicznego partnera. Tam już bez ceregieli amerykańscy agenci zajmują stanowiska rządowe. No to u nas okazuje się też pan Robert Gray, to jest chyba jaskółka, która czyni wiosnę. No i zobaczymy, ilu agentów jeszcze do innych ministerstw powchodzi. Widać wyraźnie, że faszystowski reżim jest obstawiany ze wszystkich stron przez naszego najważniejszego sojusznika, co oczywiście budzi obawy, czy nie są to aby jakieś przygotowania dla realizacji żydowskich roszczeń majątkowych, no bo jak tak rząd zostanie obstawiony agentami naszego najważniejszego sojusznika, no to nie będziemy nawet w tej sprawie mogli kwiknąć, zwłaszcza, że pan prezydent Duda już został przyciśnięty w Nowym Jorku przez pana Abrahama Foxmana i nawet taki wymowny pan minister Szczerski z kancelarii prezydenta jakoś tutaj nie chce nic powiedzieć, czy pan prezydent jakieś obietnice poczynił w sprawie tych żydowskich roszczeń Abrahamowi Foxmanowi, czy też skończyło się jedynie na rozmowach. No i proszę Państwa, skoro już o Ukrainie mowa, no to wprawdzie oczywiście się przyjaźnimy i tak dalej, ale jednocześnie kopiemy się po kostkach. Po sukcesie filmu Wołyń okazało się, że Ukraińcy przygotowują własny film jako odpowiedź na film Wołyń. Jestem przekonany, że tam będą polskie pany wystąpią, które będą mordowały ukraiński lud przy akompaniamencie okrzyków psia krew i psia dusza. No to doczekamy się ciekawego widowiska. Będziemy się układali filmami, my w nich Wołyniem, oni w nas psia krew i psia dusza. No i od tego nasza przyjaźń się tak umocni, że nie pozbieramy. Będziemy lizać rany, oni swoje, my swoje, a nasz najważniejszy sojusznik tutaj będzie nas pacyfikował, nasze nastroje, żeby nam się we łbach nie poprzewracało. No to ciężka brygada rotacyjną obecnością, samą rotacyjną obecnością uspokoi jedną i drugą stronę. No a agenci oczywiście po wsadzaniu do rządu zrobią swoje, tak żebyśmy już nie stwarzali żadnych niespodzianek i żeby żadna wraża faszystowska ręka już drugi raz do majtek postępowych kobiet się tam nie wkładała i wagin nie penetrowała swoim nieubłaganym palcem.